Czechach najmłodsi mogli dzisiaj spróbować miodu prosto z bębna od pralki. Nie sztucznego, a świeżego i czystego, prosto od pszczół. Ekologiczna pasieka w tym mieście sprawdziła się, a pszczelarze przeprowadzili dziś pierwsze miodobranie. Paweł Jędrusik. Ta ekologiczna pasieka w Tychach powstała z recyklingu rok temu. Do budowy uli wykorzystano m.in. zużyte bębny od pralek. Dziś po raz pierwszy można było sprawdzić, czy miód z nich smakuje tak samo jak ze zwykłych uli. A sprawdzali to najmłodsi, którzy dobrze wiedzą, dlaczego pszczoły są nam potrzebne. Pszczoły zbierają pyłek z kwiatków i przetwarzają miód. I co z tym miodem później można zrobić? Jeść! Lubisz miód? Tak. I to chyba jak każdy. Zanim jednak przystąpiono do zbiorów, trzeba było ubrać kombinezon pszczelarski. Żeby pszczoła nie urządliła, bo jak jest zdenerwowana. Ule, które znajdują się w Parku Łabęckim, to projekt miasta, Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz firmy Ember Recycling. Od 2021 roku na terenie Tychów zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z tych odpadów udało się zbudować ule. Pszczoły tutaj świetnie się zadomowiły, ten park jest bardzo spokojny, nie było tutaj problemów z rojliwością, nie jest tu za gorąco, nie jest tu zbyt wilgotno. Miodu jest bardzo dużo, powiem szczerze, tak jak przypuszczałem, akacja i lipa tutaj królują. Obsługa pasieki no, troszkę różni się tym, że po prostu więcej trzeba tutaj z ludźmi rozmawiać, bo zawsze jak się podjedzie, to się pytają, trzeba coś opowiedzieć, co robię, dlaczego. Ponieważ ule znajdują się tutaj troszkę tak na uboczu, pośród zieleni, nie zawsze jest tu dużo ludzi. Baliśmy się, żeby nie było jakoś specjalnie dużo dewastacji, ale okazało się, że poza jednym takim incydentem mieszkańcy sami pilnują tego miejsca i nie mamy większych problemów. Większych problemów z pracą nie mają też same pszczoły. W trakcie sezonu pszczelarze mogą przeprowadzić od 3 do 4 miodobrań, a z każdego z nich uzyskać od 8 do 10 kg miodu.